Halo, moi drodzy patroni. Witam Was w 32 odcinku naszego podcastu „Przydatne idiomy, zwroty i powiedzonka. I takie pytanie do Was, jesteście na bieżąco? Bo właśnie o tym dzisiaj mowa. Auf dem Laufenden halten. I jeśli przyjrzycie się rysunkowi, który właśnie jest przypięty do naszego podcastu, to dosłownie Auf dem Laufenden halten można przetłumaczyć jako trzymać kogoś w biegu. Właśnie tak jak na rysunku. Ale należy rozumieć to nieco inaczej, a mianowicie informować kogoś na bieżąco, czyli właśnie na przykład er hält ihn auf dem laufenden, czyli on um, informuje go na bieżąco. Weźmy taki przykład. Thomas, halte mich bitte auf dem laufenden. Czyli Thomas, informuj mnie proszę na bieżąco. Genau das werde ich tun. Właśnie tak zrobię, albo właśnie tak zamierzam zrobić. Thomas, halte mich bitte auf dem laufenden. Genau das werde ich tun. Ja, auf dem Laufenden też można sein, czyli być, być na bieżąco, auf dem Laufenden sein. Weźmy mir das Beispiel, Gerd, hast du gehört, was in der Halle passiert ist? Czyli, Gerd, słyszałeś, co so się stało na Hali? Na klar, ich bin immer auf dem Laufenden, was in der Firma geschieht. Pewnie, że tak, zawsze jestem na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie. Gerd, hast du gehört, was in der Halle passiert ist? Na klar, ich bin immer auf dem Laufenden, was in der Firma geschieht. Ja, także, trzymajcie się na bieżąco i do usłyszenia w następnym odcinku. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.